Mamy w sobie taki silny nawyk i chciałbym podkreślić, że do nikogo osobiście nie piję, ponieważ nie znam was. Mówię do wszystkich, a w pierwszej kolejności do siebie. Pozwólcie, że powiem wam o jaki nawyk mi chodzi: o rozdzielenie teorii od praktyki. Uczymy się i wiemy, co powinniśmy robić. W szkole sobotniej zabieramy aktywnie głos i komentujemy, co i jak należy robić. Kiedy pójdziesz na lekcje szkoły sobotniej, zobaczysz żywe zaangażowanie, ludzie zgłaszający się do wypowiedzi, ten tekst oznacza to i to, a tak i tak powinniśmy robić, potrafimy gadać. Kiedy przychodzi do praktyki, robimy inaczej. Na przykład, kiedy ktoś ci zalaz za skórę, twój szef, przyjaciel, ktoś z rodziny, kiedy ktoś zaczyna cię atakować słownie, to bardzo dobrze wiesz, że Biblia naucza, że powinieneś kochać nie tylko swojego brata, ale również wroga. Mam rację? Ilu z was kocha swoich wrogów? O, jak bardzo ich kocham! Przecież ciągle to powtarzamy. Powinieneś miłować swoich wrogów. Powinieneś nadstawić drugi policzek. Ale jakoś tego nie robimy, prawda? Ilu z nas teoretycznie rozumie, że Bóg żyje, że jest realny? A ilu z nas praktycznie ufa Mu, ponieważ to On jest Bogiem? Przechodzimy przez trudne doświadczenie i ufamy Mu? Jeśli ufacie Mu, to czemu się stresujecie? Jeśli naprawdę ufasz Bogu, Czemu się stresujesz? Jeśli się stresujesz, to dlatego, że mu nie ufasz, nieprawdaż? Biblia sprawozdaje w księdze Izajasza, zachowujesz go w doskonałym pokoju. Wiecie, co oznacza doskonały pokój? Zachowujesz go w doskonałym pokoju. Ten, którego umysł jest skoncentrowany na nim. O co tu chodzi? Jeśli masz swój umysł i swoje oczy utkwione na Bogu, tym bardziej go rozumiesz, jak dobron jest, jak bardzo Cię kocha. Wtedy coraz to mniej i mniej się stresujesz. Jeśli sporo się stresujesz, to dlatego, że mało znasz swojego Boga. Izrael nie stracił ziemi obiecanej z powodu grzechów, olbrzymów czy wielkich murów, ale utracili ją z powodu niewiary. Nie znali swojego Boga. Przyczyną, dla której się stresujesz, jest nieznajomość Boga. Jeśli tylko wiedziałbyś, jak bardzo on cię kocha, jeśli byłbyś jedyną osobą na tej planecie, on wciąż umarłby za ciebie. W Biblii czytamy: A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jak możesz zrozumieć coś, co przekracza ludzkie możliwości rozumienia? Ellen White pisze, że nawet aniołowi nie mogą zrozumieć miłości Boga i że nawet w wieczności w pełni nie zrozumiemy miłości Bożej. Jeśli Bóg tak bardzo cię kocha, jeśli Bóg całego wszechświata tak bardzo ukochał ciebie osobiście, to czemu się tak stresujesz? Zamiast uwierzyć w jego obietnicę, że będzie z Tobą. Stresujemy się, bo nie znamy swego Boga. W Biblii Bóg mówi, że kiedy będziesz szedł przez wodę, będę z Tobą. On nie mówi, że jeśli kiedyś będziesz iść, tylko jak będziesz szedł, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Jest tu napisane bardzo wyraźnie, prawda? Bóg mówi, że będzie tuż przed tobą. Przymierze, które często utożsamiamy z dziesięcioma przykazaniami, to nie tylko to. Zawiera ono dużo więcej. Kiedy Bóg ogłasza swoje przymierze, nie mówi, dam ci dziesięć przykazań, ale mówi, włożę moje prawa. Ty nie musisz się zmagać, aby je zachować. Jeśli będziesz ze mną, to ja to uczynię. Nie musisz się wysilać, aby być im posłuszny. Problem polega na tym, że nie widzimy tego. Sądzimy, że przykazanie zaczyna się od wiersza trzeciego i to jest jako pierwsze przykazanie. Lecz one zaczynają się od wiersza drugiego, gdzie powiedziane jest: Ja jestem Pan, Twój Bóg. Zanim zaczynają się pozostałe przykazania. Bóg mówi: Jestem Twoim Bogiem, który wyprowadził Was z domu niewoli z Egiptu. Jestem Twoim Bogiem. Ale w oryginale napisane jest dokładnie tak. Jeśli ty. Jest tam warunek, jeśli ty pozwolisz mi być Twoim Bogiem, i dalej podawane są kolejne przykazania. Pozwólcie, że wyjaśnię, żeby nie było niejasności. Hebrajczycy nie nazywali tego przykazaniami, ale obietnicami dziesięcioma obietnicami albo dziesięcioma błogosławieństwami. Zatem, gdy zajrzymy do oryginału, przeczytamy: Jeśli pozwolisz mi być Twoim Bogiem. I wtedy wymieniona zostaje obietnica za obietnicą: Nie będziesz miał innych Bogów. W niektórych przykładach napisane jest: Niemniej. W oryginale powiedziane jest: Nie będziesz mieć. Tu nie chodzi o to, że ci nie wolno, że masz zakaz. Ale ja obiecuję Ci, że jeśli pozwolisz mi być Twoim Bogiem, ja tego dopilnuję. W powtórzonego prawa rozdziale 5, gdzie powtórzone zostały te obietnice, w oryginale są one zapisane w formie pieśni. Mamy zwrotkę i refren, naprzemiennie. Referen brzmi, jeśli pozwolisz mi być Twoim Bogiem, zwrotką jest obietnica numer 1. I refren, jeśli pozwolisz mi być Twoim Bogiem, kolejna zwrotka, obietnica numer 2. Dopilnuję, że nie będziesz miał innych bogów. Dopilnuję, że nie będziesz używał mojego imienia nadaremnie. Dopilnuję, że będziesz zachowywać szabat. Dopilnuję, że będziesz szanować rodziców. Ja to wszystko uczynię. Ja zapiszę je w twoim sercu. Lecz te obietnice nie kończą się na tych dziesięciu. Obietnica przymierza jest dalej wypowiadana. Dam Ci dom, którego nie budowałeś. Nie musisz się o niego stresować. Dam Ci ogrody, których nie sadziłeś. Dam Ci zwycięstwo nad wojskami liczniejszymi od ciebie. Dam ci cały kraj, czyż nie? To jest przymierze jako całość, a nie tylko, że masz przestrzegać dziesięciu przykazań. Innymi słowy, Bóg mówi: Zajmę się tobą w każdej sferze życia, ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja jestem Twoim rodzicem, dobrym rodzicem. Zależy mi na Tobie i tak bardzo Cię kocham, że umarłem już za Ciebie. Ale jest jeden warunek. Pozwól. Abym był Twoim Bogiem. I to jest nasz prawdziwy problem. Niektórzy ludzie mówią, że problemem jest niezachowywanie szabatu. To jest problem, ale to nie jest źródłem problemu. Problemem jest to, że walczymy ze sobą. Jest to objaw, a nie przyczyna. Źródłem problemu jest to, że nie pozwalamy Bogu być naszym Bogiem. Kiedy zwiążesz na stałe swoje serce z Bogiem, wszystkie pozostałe rzeczy wracają do normy. Nie musisz się martwić pozostałymi rzeczami. Pójdę przed tobą, mówi Bóg. Ja będę walczyć za ciebie. Nie musisz tego robić. Czemu ludzie walczą, kiedy mają problem? No dlaczego? Ponieważ nie mają Boga. Kiedy masz Boga, wtedy jesteś sługą i nie musisz walczyć. Twój Pan walczy za ciebie. I tego musimy doświadczyć w każdej sferze naszego życia zarówno w życiu osobistym, jak i zborowym. Posłuchajcie mojej historii. Byłem wtedy młody, miałem jakieś 16-17 lat. Swój pierwszy interes rozpocząłem, jak miałem 12-13 lat. Miałem już swój lokal usługowy. Przycinałem szyby do okien. Doszedłem do punktu, w którym miałem już ludzi pracujących dla mnie. I kiedy ludzie przeciętnie w Rumunii zarabiali, nie powiem wam ile, to ja zarabiałem jakieś 10 razy więcej, pomimo że byłem jeszcze młody. Ale nie o to chodzi, że miałem pieniądze. Ale Bóg błogosławił mi w tym biznesie. I coś się wtedy wydarzyło. W pewnym mieście główny dyrektor korporacji, któremu podlegało wiele innych instytucji, Zadzwonił do mnie. Goja. Tak, odpowiedziałem. Przedstawił się, ale nie podam jego danych. Znałem jego ojca, który był właścicielem wszystkich firm w mieście. Zastanawiałem się, czego on chce od szesnastoletniego chłopaka. Dzwoni do mnie szef. Ale nie mój szef, tylko całego miasta. Kontroluje każdą firmę w mieście. Mamy wyjątkową sytuację, mówi. Zatem, czemu dzwonisz do mnie? Pomyślałem. Wiesz, Goja, budujemy ogromny ACR, czyli rumuński serwis samochodowy. Będzie to wielkie centrum serwisowe, jedne z największych w kraju. To budynek wielopoziomowy, łącznie z parkingami. I sam prezydent kraju, Czałczesku, przyjedzie na odbiór. Dał nam 6 miesięcy na budowę całego budynku, którego budowa w normalnych warunkach zajmuje 2 lata. Ale jeśli nie zdążymy, będziemy mieć wielkie kłopoty. I nie możemy znaleźć żadnej firmy do obsadzenia okien razem z szybami. A do zrobienia jest ponad 2000 okien. I w oknach nie mają być zwykłe szyby, tylko z drutem wewnątrz. Takie zbrojone szkło tnie się znacznie trudniej. I nikt się nie chce podjąć wykonania takiej roboty w tak krótkim czasie. Czy dasz radę zrobić to w trzy miesiące? Załatwione, powiedziałem. Zebrałem całą ekipę i pojechaliśmy. Pracujemy dziś i jutro, aż nadszedł Szabat. Więc co robię w sobotę? Tak, idę do kościoła. Ale co jeśli stracę pracę? No powiedzcie, co robić? Mam to gdzieś, ponieważ kocham Boga. Zatem w sobotę idę do kościoła. W niedzielę jedziemy z przyjaciółmi na wycieczkę. Gramy w ping siatkówkę i piłkę nożną. Miło spędzamy dzień. A w poniedziałek z powrotem do pracy. Kiedy pojawiłem się na Placu Budowy, tam stoi bestia z rogami z Apokalipsy, żyjąca ogniem czyli kierownik budowy. Zawiadywał wszystkimi pracującymi tam firmami woła Goja! Tak, to ja. Przestań żarty sobie stroić, ale ja nie mogę. Co ci tak wesoło? Bo cieszę się życiem. Jesteśmy tak zdenerwowani. Mm, bardzo mi pana szkoda. Wszyscy tu pracujemy całe soboty i niedziele. Musimy to skończyć, zanim przyjedzie prezydent. No to dobrze, odpowiedziałem. Jeśli chodzi o mnie, to pracuję od poniedziałku do piątku. Do widzenia. No właśnie! To niesprawiedliwe, że pracujemy codziennie, a ty nie! Hej, proszę pana, póki co trzymam się harmonogramu, pracy i robię swoje. Reszta to nie mój problem. Pan ma resztę prac do wykonania. Jak pan skończy, to skończy. Ja obiecałem, że skończę w trzy miesiące. Co obiecałem, to zrobię. Pomimo, iż odbiór jest po sześciu miesiącach. Nie zgadzam się! Będziesz pracował w soboty i niedzielę aż do wieczora! My tu pracujemy 24 na 7 i ty też będziesz. Mm, nie, nie ja. Teraz setka pracowników zgromadziła się i patrzy, co się dzieje. Patrzy on na boki i zdaje sobie sprawę, że jego autorytet jest podważany. A właśnie, że będziesz przychodził! Ja tu jestem inżynierem i tu rządzę! Czy pan już skończył? Tak, nie przyjdę. Do widzenia. Nie boisz się? Nie. Boję się tylko. No kogo się boję? Boga. Teraz mam jeszcze żonę, której się boję na drugim miejscu. I nikogo innego. Nie boję się pana, odpowiadam, jesteś tylko człowiekiem. Co możesz mi zrobić? Boję się tylko Boga. Naprawdę! Nie. I zaczął dymić i krzyczeć. Uspokoi się pan, bo dostanie pan zawału serca. Może krzyczeć pan aż do zdarcia gardła, ale i tak się nie będę pana bał. On krzyczał, lepiej przyjdź, bo jak nie, to skończę z tobą. Nie dostaniesz wypłaty. Zgłoszę cię do partii komunistycznej. Pójdziesz do więzienia i tym podobne. Musi pan wziąć parasol, bo jak się denerwuje pan, to strasznie pluje. Był nieźle wściekły. Jeszcze zobaczysz, jak ci się odpłacę. Odczujesz to. Jak mówię ci, że masz przychodzić w soboty, to mówisz tak proszę pana. Zobaczysz, co to znaczy zadzierać ze mną. Obiecuję ci to. Pan straci, odpowiedziałem, bo jak się komuś coś obiecuje, to trzeba dotrzymać obietnic, ale nie będzie pan w stanie. Był wściekły. W sobotę nie przyszedłem jak zwykle do pracy. Podchodzi do mnie znów w niedzielę. Krzyczy i przeklina Boga na wszelkie możliwe sposoby. W końcu mówi: Zniszczę cię, już wiem, co zrobię. Posłuchaj, oddaj Bogu, co należy się jemu, i oddaj cesarzowi, co należy się do niego. W sobotę oddaję Bogu, a niedzielę cesarzowi. Do zobaczenia w poniedziałek. Będziesz każdego dnia, mogę przychodzić w niedzielę. Mogę zostawać godzinę lub dwie dłużej w tygodniu, ale w sobotę nie przyjdę, nawet jeśli miałbyś mnie zabić. Więc przestań krzyczeć i stresować się. Możesz mnie zastrzelić i tak nie przyjdę. Żegnam. Był wyraźnie poirytowany. Potem padłem przed Bogiem i pytałem: Co mam robić? Czy mam rzucić tę robotę, czy mam z nim walczyć? I Bóg zainspirował mnie i usłyszałem: Bóg będzie walczyć za ciebie. Jesteś Jego dzieckiem. Jesteś dzieckiem Króla Wszechświata. Kiedy się stresujesz, to nie uświadamiasz sobie, że masz Boga po swojej stronie. Bóg jest z tobą. Kto może stanąć przeciwko tobie? Czemu się stresujesz? Bo nie znasz swego Boga i Mu nie ufasz. Gdyby Bóg był dla ciebie realny, to byś śpiewał. Potrafiłbyś stanąć pośrodku kryzysu i powiedzieć Bóg jest ze mną, nie muszę się lękać. Czemu się stresujesz? Usłyszałem w swojej głowie. Zajmij się kościołem, zajmij się swoją pracą. Bądź dokładny i rób tak, jakbyś to robił dla Boga. I pozwól Bogu staczać twoje boje. Więc zacząłem się modlić. Pozwól mi wykonać tę pracę najlepiej, jak to możliwe, i nie mam zamiaru stresować się dłużej tą walką. Robota dobrze szła. Bóg mi błogosławił. Ciąłem jakieś kilkaset kawałków szkła dziennie. Osadziliśmy wszystkie duże okna i małe okna. Moja brygada, zamiast skończyć to w trzy miesiące, skończyła w półtora miesiąca. Bóg błogosławił tak, że czułem się jak Superman, jedząc super żarcie używając super kleju. Robota szła super szybko. Nie wiadomo kiedy i było skończone. Mieliśmy płacone nie za godzinę, ale za metr kwadratowy okna. Wyjaśniając, jeśli zrobiliśmy 100 metrów kwadratowych okien, to mnożyło się to przez odpowiednią stawkę i wychodziła nasza pensja. Średnia miesięczna pensja w tamtym czasie to jakieś 1600 lei. Ja zarobiłem za swoją pracę ponad 6000 lei. Pensja kierownika, który był inżynierem, to 3000 lei. A zatem zarobiłem dwa razy tyle co on w miesiąc i na dodatek w ciągu półtora miesiąca. Finalnie moja pensja była większa niż samego szefa budowy. Kiedy poszedłem po wypłatę, nic nie dostałem. Pozbawił mnie jej. Uśmiechnął się tylko i powiedział z dumą: „Mówiłem ci, że cię ukarzę. Ale ja zapracowałem na te pieniądze. Daj mi je. I co mi zrobisz? Proszę. No co byście zrobili? W moich myślach przybiegały różne myśli. Zgłoszę cię. Będę z tobą walczyć. Wtedy znów usłyszałem Boży głos, Boża wola. Pójdę przed tobą.” Dam ci zwycięstwo, ja będę walczyć za ciebie. Uczyń mnie swoim Bogiem. Wtedy w myślach powiedziałem: Panie, będę cię uwielbiać i ufać ci, kropka. Zanim poszedłem do domu, powiedziałem do kierownika: Wiesz co zrób z moimi pieniędzmi? No co, kup sobie szampon i umyj włosy. Wyszedłem stamtąd i poszedłem do domu. Następnego dnia udałem się do samego przewodniczącego złożyć sprawozdanie, że moja praca została zakończona w półtora miesiąca. Spotkałem go, był bardzo zajęty. Powiedziałem tylko: Praca wykonana. O, cudownie, mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany, bo otrzymałeś spore wynagrodzenie w krótkim czasie. Nic nie dostałem, proszę pana, odpowiedziałem. Pracowałem za darmo. O, zostałeś wolontariuszem? Nie, pana kierownik mi nie zapłacił. Niemożliwe. Wykonałeś pracę i należą ci się pieniądze. A jednak tak się nie stało. Teraz wiesz co, go, ja jestem zajęty. Mam ważne spotkanie, ale przyjdź jutro punktualnie na ósmą. Jutro też mam spotkania. Jeśli spóźnisz się dziesięć minut, nie spotkam się z tobą. Bądź za pięć ósma, żebym mógł cię przyjąć o czasie. Wtedy będę mógł przyjrzeć się twojej sprawie. Tego wieczoru przyjechał do mnie kuzyn w odwiedziny. Zawsze, kiedy przyjeżdżał, rozmawialiśmy tylko o motorach całą noc. Gadaliśmy do piątej nad ranem. Poszedłem spać o piątej trzydzieści. Zamiast budzić się wtedy na modlitwę, obudziłem się o dziewiątej. A przecież o ósmej miałem być na spotkaniu z szefem całej korporacji. Więc mówiłem szybką modlitwę. Panie, dziękuję ci i bądź ze mną dzisiaj, amen. Wtedy usłyszałem: Czy w taki sposób czynisz mnie swoim Bogiem? Ale, Panie, przecież mam okazję odzyskać swoje pieniądze. Byłeś gotowy stracić pieniądze ze względu na Szabat, a teraz nie jesteś w stanie ich poświęcić ze względu na czas rozmowy ze mną? Czy to nie to samo? Na czym polega Szabat? Czy na tym, że nie pracujesz jeden dzień, czy może dlatego, że oddajesz Mu cześć? Na czym polega modlitwa na Twoim obowiązku, czy na oddawaniu Mu chwały? I Bóg powiedział, Zostań w domu i oddaj mi chwałę. Ale przecież stracę pieniądze, Boże! A mam okazję je odzyskać! Boże, czy nie mogę pomodlić się potem? A potem pojawiły się kolejne myśli. Jeśli uczynisz mnie swoim priorytetem, jeśli zrobisz mi miejsce w swoim sercu, zajmę się tobą. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Ja się wszystkim zajmę. Będę za ciebie walczyć. Wiem wszystko. No dobrze. Zamiast modlić się pięć sekund, pomodlę się pięć minut, a potem wsiadam na motor i pędzę. Czy tylko tyle jestem dla ciebie wart? Usłyszałem w głowie. Wtedy wziąłem swój budzik i obróciłem go tarczą do dołu. Uklęknąłem i modliłem się jak zazwyczaj. Potem studiowałem i znów się modliłem. Zajęło to jakieś dwie godziny, aż odczułem Bożą obecność i pokój. I pamiętam to, co mój ojciec zawsze mi powtarzał: Każdy dzień, w którym opuszczasz dom bez Boga, jest dniem straconym dla wieczności. Nigdy go nie odzyskasz. Nie powinieneś wychodzić z domu samotnie, bo to jest dzień, w którym szatan zaatakuje i przegrasz tego dnia. Kiedy przechodzisz przez próg twego domu, musisz upewnić się, że odczuwasz Bożą obecność. Zatem zostałem w domu aż zostałem wypełniony obecnością Bożą, bo On jest moim Bogiem, moim Zbawicielem. On daje mi życie, On mnie prowadzi, spędzam z Nim cały dzień, nie zależy mi. On oddał za mnie swoje życie, jestem gotowy stracić te pieniądze. Dlatego, żeby się nie rozpraszać, odwróciłem budzik do kury nogami i zacząłem się modlić i studiować. Nie spieszyłem się już. Zanim skończyłem, zrobiło się późno. Czy powinienem w ogóle teraz iść? Pytałem się sam siebie. Przecież kierownik powiedział: Dokładnie na ósmą. Właśnie wybiła jedenasta. Czy mam iść? I usłyszałem głos Boży w głowie: Idź. Wsiadłem na motor i pojechałem. Otworzyłem pierwsze drzwi, gdzie siedzi sekretarka, a za drugimi drzwiami jest biuro dyrektora. I odzywam się do sekretarki. Jestem nieco później. A skąd pan wiedział? Ale o czym? Z rana przyjechał premier i dyrektora nie było cały ranek. Sekretarka sądziła, że ja wiedziałem o wizycie premiera i dlatego nie przyszedłem na ósmą. Premier przyjechał wczoraj wieczorem, bo prezydent zamiast przyjechać za pół roku przyjeżdża w przyszłym tygodniu. Więc skoro wizyta prezydencka ma być za tydzień, premier przyjechał teraz, aby sprawdzić, czy wszystko gotowe. A teraz premier razem z dyrektorem wyjechali na służbowe śniadanie. Po śniadaniu przyjechali i od tego czasu mają spotkanie. Nie był dostępny ani o ósmej, ani o dziewiątej. Przyjechali tu dopiero o dziesiątej i od tego czasu mają spotkanie. Skąd pan wiedział? Myślała, że o wszystkim wiem, i dlatego nie przyszedłem. Już chciałem odpowiedzieć, że o niczym nie wiedziałem. Kiedy w tym momencie otworzyły się drzwi i wyszedł dyrektor, tylko po to, aby pójść do ubikacji. I zobaczył mnie tam stojącego. O, panie Goja, tak mi przykro, że musi pan tu czekać od ósmej rano. Ale wie pan, jestem z premierem przez cały dzień. Proszę zostawić wszystkie dokumenty i iść do domu. Zajmę się tym, jak tylko premier pojedzie. I chciałem powiedzieć, że nie czekam tu od ósmej, ale on tylko powiedział: spieszę się i odszedł. W następnym tygodniu otrzymałem swoje wynagrodzenie. Tego samego dnia, kiedy otrzymałem pieniądze, ale nieco później, spotkałem kierownika budowy na targowisku. Wy, chrześcijanie, zostałem zwolniony, wszystko straciłem i nie mam pracy. Zadzwonił do mnie dyrektor i powiedział o mnie, że wykonałem swoją pracę i za to, jak mnie potraktował, nie dając mi wynagrodzenia. Człowieku, ja nic ci nie zrobiłem, odpowiedziałem, ale ty skrzywdziłeś Boże dziecko. Kiedy walczysz z Bożym Dzieckiem, to walczysz nie z dzieckiem, ale z jego ojcem. Co ty sobie myślałeś? Walczysz z moim ojcem, który jest panem wszechświata. Rozumiecie to? Kiedy toczycie swoje boje, to dlatego, że nie macie ojca. Ale kiedy macie ojca, wtedy dziecko nie musi walczyć, ojciec walczy za ciebie. Czy dociera do was to, co mówię? Ale musicie się upewnić, czy on jest waszym ojcem.